Witam wszystkich. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak zrobić w łatwy sposób smalec domowy z cebulką, ze skwarkami i z solą, proszę obejrzeć ten film. A jeżeli się spodoba, subskrybuj, lajkuj, udostępnij znajomym. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na film. Biorę dwie małe cebulki. Zaraz ją biorę ze skórki. Odgarniam co niepotrzebne. W taką grubszą kostkę kroję. Odrzucam, to jest to, co jest zbędne. Tu mam słoninę. Żona poszła na łatwiznę, kupiła w sklepie słoninę zmieloną. No to więc przysmażę. W małym garnku najpierw przysmażę troszeczkę słoniny, żeby nie dolewać oleju żadnego. I przysmażę tą cebulkę na taki lekko brązowy kolor. Ale do tego używam tylko i wyłącznie drewnianej kopystki. Jak widać, to już mi się lekko rozpuściło. Wrzucam cebulkę. Jak mi się lekko zarumieni, zdejmę garnek z gazu, wstawię następny i wrzucę słoninę do roztapiania. To jest najlepszy smalec, jaki kiedykolwiek znałem. To jeszcze z lat 80. powiedzmy, jak jeszcze byłem młody, jak mama robiła. A jaki zapach się unosi, ojejku. Warto zrobić w domu. No, już się rumieni fajnie. Zdejmuję z gazu. Wkładam następny garnek. I całą resztę słoniny wrzucam do garnka. Zmniejszam gaz do minimum. Żeby się bardzo potopiło, żeby nie pryskało. Jak widać, smalusze się roztapia. Bardzo ładnie. Lekko, delikatnie mieszam, żeby się nie opryskać, bo to będzie bardzo parzyć. No, teraz widać, już wiele nie zostało. No, tak to wygląda. Jakieś tam małe skwarki się porobią. No, ale to będzie cały efekt właśnie na smarowaniu chleba. Cała przyjemność. Teraz widać, jak zaczyna strzelać. Słychać? Smalec jest gotowy. Jeszcze odrywam od spodu te części, które się przykleiły. Gaszę gaz. I teraz poczekam, aż lekko przestygnie. Bomba. Teraz na bardzo mały gaz wstawiam z powrotem tą cebulkę, którą przysmażyłem. Sypię jedną łyżeczkę soli do tej cebulki.
ten cały smak niech mi się wymiesza. I jak ten, co odstawiłem, co w tej chwili stygnie, przestanie bulgać, będę mógł to dodać. To nada całemu smalcowi smak. Jak widać, wszystko mi się rozpuściło. Poczekam, aż mi przestanie bulgać ten smalec. Wtedy dopiero dodam całą cebulkę z z tą słoninką i z solą. Przestał bulgać. Czuję pod kopystką właśnie te skwarki. Dodam całą cebulkę z tą solą. Żeby te smaki się wymieszały. Jak to mi przestygnie. Mam bardzo fajne kanapki z chlebka, którego właśnie sam osobiście upiekłem. Ze smoluszkiem. No i teraz proszę bardzo. Cały smalec ze skwarkami przestyk. Teraz przeleję do dwóch miseczek i zostawię na lodówce. I tyle mi wyszło z pół kilo słoniny. A rano zrobię kanapki ze smaluszkiem. A oto proszę, nadeszła chwila, kiedy robię kanapeczki ze smaluszkiem. Chlebek też zrobiłem własnoręcznie. Tak wygląda. No, w smaku też naprawdę dobre jest. Bardzo serdecznie polecam. Teraz tylko owinę folią aluminiową i do lodówki.